Łukasz Markiewicz, Niemiec, to zawodnik, który także nie ma dużo walk zawodowych, zaledwie 6 pojedynków, ale ponad, no jeśli można tak wierzyć danym, ponad 200 walk amatorskich. To mistrz Niemiec, to międzynarodowy mistrz także swego kraju. Rafał Aleksandrowicz, to jest ten zawodnik walczący w czerwonych rękawicach. Markiewicz w rękawicach niebieskich. 3 rundy po 2 minuty. Przypominam, pojedynek w formule full contact. Aleksandrowicz, 26 lat, pochodzi z Lublina, stamtąd, skąd pochodzi nasza aktualna złota medalistka Mistrzostw Świata amatorek w boksie Karolina Michalczyk. Kickboxing uprawia Aleksandrowicz od 2003 roku. Fizyka, chemia. No oczywiście, jeżeli ćwiczy w Politechnice Lubelskiej, to jest studentem. Tak więc nie dziwmy się, że lubi przedmioty ścisłe. No ale przejdziemy do pojedynku. Środek ringu. Aleksandrowicz w czerwonych rękawicach. No teraz starał się uderzyć techniką okrężną, techniką nożną. No ale ten Markiewicz jest niezwykle silny, to taki fighter, taki waleczny zawodnik. Arbiter tego pojedynku daje znak, by walka rozpoczęła się. Teraz taki prawy odczepny w wykonaniu kickera z Niemiec. Skoncentrowany jest nasz zawodnik. Pierwsza runda moim zdaniem wyrównana. Choć nie wiem, jak tutaj sędziowie patrzyli, ale moim zdaniem ta runda była wyrównana. No niezwykle trudny rywal tego naszego zawodnika, ten Łukasz Markiewicz. Kiedy Państwu mówiłem, ponad 200 amatorskich walk, no to bardzo dużo, czyli o ponad 150 walk więcej, aniżeli Rafał Aleksandrowicz. Rok starszy jest Łukasz Markiewicz, urodzony dokładnie 8 sierpnia 1981 roku. Aleksandrowicz 1 czerwca 1982 roku. A to jest właśnie ta teraz technika nożna, uderzenie okrężne. Jednak może Łukasz Markiewicz kontynuować walkę. Ten kicker w rękawicach niebieskich. Ładna praca nóg, zejścia w lewą, w prawą stronę, skoki. Proszę Państwa, teraz obaj starają się walczyć na dystans, dystansują nogami. No i teraz takie dwa silne sierpowe kickera z Niemiec. Powinien Markiewicz więcej lewym prostym walczyć. No i od czasu do czasu starać się uderzyć nogą. No i teraz po obronie. Lewy, prawy prosty w wykonaniu polskiego zawodnika. Technika nożna nie wyszła, no teraz przyjął na blok Niemiec. Jeszcze minuta do końca tego drugiego starcia. Przyspiesza polski zawodnik. Więcej ciosów powinien uderzać polski zawodnik pochodzący z Lublina. Teraz wypuścił z lin Niemca. No stara się narzucić Polak tempo walki, ale Niemiec, o czym mówiłem wcześniej, ma świetną pracę nóg i teraz technika okrężna. Bardzo ładne uderzenie nogą. Podoba to się miejscowej publiczności. Oczywiście każde udane akcje polskiego zawodnika są tutaj nagradzane brawami. Prawy na dolne partie, jeszcze jeden prawy prosty, ale to było równocześnie z komendą. Ochraniacz zębowy wypadł Niemcowi. Oczywiście
obowiązkowo zawodnicy muszą mieć założone ochraniacze zębowe. Lewy podwójny, lewy prosty w wykonaniu Markiewicza. Był nieco lepszy w tym starciu. No i ciekaw jestem, jakie będzie to trzecie, ostatnie starcie. Czy to wszystko, na co stać Lukasa Markiewicza z Niemiec, do tego zawodnika, który jest na Państwa ekranach po prawej stronie, walczącego w niebieskich rękawicach, czy też polskiego kickera, który jak na razie, moim zdaniem, minimalnie prowadzi. O właśnie, to jest ta technika obrotowa. No i teraz po ataku, kontratak w wykonaniu Niemca. Ale widzą Państwo to czoło zawodowego rankingu Federacji WAKO Pro w ramach meczu Polska-Niemcy w formule full contact pomiędzy Rafałem Aleksandrowiczem z Lublina w czerwonych rękawicach, to ten wyższy zawodnik, i Łukaszem Markiewiczem z Niemiec. Lewy prosty, ale teraz po obronie. Prawy prosty w wykonaniu Niemca. Prawy prosty na dolne partie. Ślisko jest na tej macie. Ma śliskie podeszwy. Zawodnik z Niemiec. Ładna akcja Markiewicza. I znowu oklaski. Strat oklaski od publiczności w hali zespołu szkół w Łosicach. Zyskuje przewagę polski zawodnik, tak więc jak na razie jestem zupełnie spokojny o werdykt. Znowu ładna akcja Polaka w obronie, lewy, prawy. No i teraz technika okrężna w wykonaniu Niemca. Że przydarzy się mu taka niespodziewana kontuzja, jednak lekarz wyraził zgodę, by dalej walczył Rafał Aleksandrowicz. Bo jak już mówiłem, 35 sekund, no już teraz o wiele, wiele mniej sekund do końca. Jeszcze powinien jakąś ładną, składną akcję wykonać polski zawodnik. No i wtedy zwycięstwo na pewno sędziowie przyznaliby. No jeszcze teraz stara się zaatakować, ale Niemiec umiejętnie trzyma. Oczywiście nie jestem na pograniczu faulu. Koniec walki. Koniec walki w wadze do 91 kg. A więc 3-0, jednogłośnie. Rafał Aleksandrowicz, polski kicker, zostaje zwycięzcą i jako pierwszy z naszych zawodników odnosi zwycięstwo w meczu Polska-Niemcy.